Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Koncert patriotyczny pod hasłem Śpiew łączy pokolenia odbył się w miniony piątek w Domu Katolickim w Kępnie. Wydarzenie wpisało się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada oddajemy cześć naszym wielkim przodkom, którzy wywalczyli dla nas niepodległość, nierzadko ponosząc najwyższą ofiarę. Jednocześnie mamy możliwość wyrazić naszą radość z życia w wolnym kraju, pochylenia się przed symbolami narodowymi i uzewnętrznienia swoich uczuć patriotycznych. Jedną z form wyrażania uczuć jest śpiew. W tym dniu płynie on w wielu miejscowościach naszego kraju. W dużych miastach, ale również w tych małych miastach i miasteczkach. Podobnie było w Kępnie, gdzie do wspólnego śpiewania mieszkańców zaprosiły władze gminne i powiatowe wraz z młodzieżą z reprezentacyjnego chóru powiatu kępińskiego Konbrio przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia imienia Aleksandra Tansmana. W koncercie udział wzięły również chóry z powiatu kępińskiego, chór Laskowianie, Harmonia, Kantamus oraz chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zespoły wykonywały utwory patriotyczne, do których śpiewania włączyła się również licznie zgromadzona publiczność. Nie zabrakło piosenek znanych wszystkim Polakom, takich jak Pieśń obozowa, Przybyli ułani, Piechota, Serce w plecaku czy Pierwsza kadrowa. Koncert patriotyczny zakończyło wspólne wykonanie roty. W tym czasie powstawała twórczość. Twórczość z tęsknoty za wolnością. I dzisiaj, Szanowni Państwo, mamy również taką oto sytuację. Spotyka się młody narybek, młode pokolenie. I spotykają się doświadczone chóry, które również mają siłę sprawczą, że ta młodzież w tym momencie idzie wasze ślady. Chcieliśmy w tym wieczorem spowodować, aby to doświadczenie przenikało się z młodym hartem i z tymi możliwościami i aby w tym dniu, przed Dzień Święta, 11 listopada, zaśpiewać wspólnie i przypomnieć sobie te wzniosłe słowa tych wszystkich pieśni, które niosły nasz naród przez 123 lata do upragnionej wolności.